Kierują samorządami, firmami, instytucjami. Pełnią czołowe role w życiu Suwałk i regionu. Mowa o paniach. W Dniu Kobiet poświęcamy im wyjątkowo dużo uwagi i nic w tym dziwnego. Suwalczanka Bożena Kaminska zasiada w Sejmowej ławie i kieruje Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Ewa Sidorek zastępuje prezydenta Suwałk w sprawie wyjątkowo trudnej i wymagającej dziedziny, jaką jest oświata. Anna Naszkiewicz jest wicemarszałkiem województwa podlaskiego. Kobieta od kilku lat kieruje gminą Nowinka. Mowa o Dorocie Winiewicz. Panie sprawdzają się też w działalności społecznej. Maria Sienkiewicz aktywnie kieruje Fundacją Promyk, niesie pomoc ubogim i organizuje rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Maria Jolanta Lauryn, dawniej aktywny samorządowiec, teraz z powodzeniem działa w Suwalskiej Radzie Seniorów. Liczna grupa kobiet kieruje placówkami oświaty, począwszy od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, której szefem jest dr Marta Wiszniewska. Podlaskim kuratorem oświaty jest Jadwiga Mariola Szczypiń. Była Podnicząca Rady Miasta Suwałki Panie kierują ważnymi instytucjami. Za wojewódzką stację pogotowia ratunkowego odpowiada Krystyna Szczypiń. Maria Kołodziejska kieruje miejską biblioteką, a Magdalena Wołowska-Rusińska szefuje Muzeum imienia Marii Konopnickiej. Nie możemy zapomnieć też o Elizie Sawko, rzeczniku prasowym suwalskiej policji. Wszystkim wymienionym, jak i też tym niewymienionym w artykule paniom z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia.